Hej, hej, z tej strony Agnieszka, twórczyni oplotki.pl. Pinterest, jak dodać film? Częste pytanie, jak dodać film do Pinterest? Jak przypiąć konkretne wideo do tej platformy? Pozwól, że udostępnię dla Ciebie ekran, będzie po prostu łatwiej to pokazać. Pokażę Ci taki bardzo, bardzo prosty patent, jak przypinać filmy do platformy Pinterest. Oczywiście zakładam, że jesteś już zalogowany czy zalogowana. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszam Cię do poprzednich wideo, ja tam szczegółowo to pokazuję, ale tutaj chciałam Ci pokazać, jak dodać film na Pinterest. Zakładamy, że przeszukujesz czeluście internetu i udało Ci się znaleźć coś bardzo interesującego. Jest to format wideo i nie chcesz tego wideo zgubić. Pewno najczęściej znajdujesz takie wideo na YouTubie, ale ja Ci też pokażę, jak można to zrobić ze strony internetowej. Na YouTubie wygląda to dokładnie tak samo. Posłużę się tutaj moją stroną, bo wiem, że mam wszelkie prawa autorskie i nie naruszam żadnych praw osób trzecich, więc pokażę Ci, jak przypiąć takie wideo. Zakładamy, że gdzieś w czeluściach internetu znajdujesz wideo, którego po prostu nie chcesz stracić. Chcesz je przypiąć do swojej platformy Pinterest, żeby móc w bardzo łatwy sposób do niego wrócić w momencie, kiedy będziesz potrzebować. Nic prostszego jak użyć do tego guzika Pin It Button. Pin It Button to taki guzik, który dodajesz jako rozszerzenie swojej przeglądarki i po kliknięciu w ten guzik umożliwia Ci strona przypięcie dowolnych treści, które właśnie na tej stronie, którą Ty masz otwartą, się znajdują. I zauważ, tutaj jest wideo, klikasz to wideo, przycisk zapisz. Oczywiście pamiętaj, że trzeba być zalogowanym gdzieś tam w innej karcie przeglądarki, albo po prostu Twoja przeglądarka pamięta Twoje dane logowania. Wtedy po prostu od razu wyświetlają się tutaj Twoje tablice i właśnie w taki sposób, powiedzmy, dla rękodzielników, myślę, że to może być atrakcyjna treść, tak? Ja tutaj mam, jak sprzedawać rękodzieło, więc myślę, że może ta treść się przydać osobom, które sprzedają rękodzieło, potrzebują się promować. Klikam zapisz i ten film już pojawia się na jednej z moich tablic. Mogę sobie podejrzeć, jak to wygląda. Zobacz, na moim profilu już została przyczepiona taka ikona, która prowadzi właśnie do tego wideo. Proste, prawda? Oczywiście jest to wtedy proste, kiedy mamy zainstalowany taki guziczek Pin It Button. Ja o tym mówiłam już w poprzednim wideo, ale przypomnę Ci tylko, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, wpisujesz w wyszukiwankę Pin It Button, tak, czyli guziczek przypnij to dosłownie. Pojawi Ci się pomoc Pinteresta po angielsku, ale też oczywiście jest pomoc po polsku. Tu widać, że już pokazywałam to w poprzednim wideo, więc możesz też wrócić bardziej szczegółowo, jest to tam wtedy omówione. Wybierasz przeglądarkę, z której Ty korzystasz, nie wiem, czy Chrome, Firefox, Microsoft Edge, bla, bla, wszystkie przeglądarki praktycznie tutaj znajdziesz takie wiodące. Pobierasz przycisk, tak, do takiej przeglądarki. W moim przypadku to jest właśnie ta, więc pokazuję tutaj akurat. I zauważ, że tutaj pojawi Ci się przycisk pobierz. Ja tutaj już ten przycisk mam, więc ja mogę co najwyżej go usunąć. Oczywiście nie chcę tego robić. Tutaj pojawi Ci się guzik pobierz, klikasz ten guzik, dosłownie chwilkę to trwa, takie rozszerzenie zostaje pobrane. Często trzeba wtedy po prostu odświeżyć tą stronę albo ją zamknąć, otworzyć ponownie i ten guziczek masz już u siebie. Używamy go tak, że po prostu jest, będąc na stronie, na której znajdujemy treść, tutaj akurat w tym przypadku wideo, klikamy guziczek i wtedy automatycznie wszystkie możliwe do przypięcia treści podpowie nam tutaj właśnie ten guziczek Pin It Button. Jeżeli takie wideo nie pojawia się tutaj, to prawdopodobnie właściciel strony sprawił, że nie jest możliwe przypinanie takiego wideo. Nie wszyscy chcą, żeby ich treści krążyły po Pinterestie albo były przypinane. Wtedy nie za wiele możesz z tym zrobić. Oczywiście są jeszcze inne sposoby na przypinanie, ale nie chcę tutaj pokazać Ci zbyt skomplikowanych i zbyt zaawansowanych rzeczy. Oczywiście możesz też spróbować dodać film, jeżeli masz jakiś film na swoim dysku na przykład i chcesz go sobie gdzieś tutaj załadować na platformę Pinterest, to się przydaje, kiedy, no nie wiem, wiesz, że będziesz w podróży, będziesz korzystać z innego urządzenia,
i po prostu chcesz to gdzieś mieć w tak zwanej takiej chmurze danych, czy w dostępie online, a niekoniecznie tachać ze sobą jakieś zewnętrzne dyski albo po prostu komputer, możesz z powodzeniem przypiąć takie wideo manualnie. O, przechodzisz do działu, gdzie pojawiają się Twoje tablice. Tak? Poczekam, aż one się tutaj troszeczkę odświeżą. Jeżeli nie wiesz, jak stworzyć swoje tablice, swoje piny, skonfigurować konto, czy w ogóle założyć konto na Pinterestu, zapraszam Cię do poprzednich wideo, tam wszystko szczegółowo pokazuję, więc jeżeli wskakujesz i to jest pierwsze wideo, które oglądasz, może to trochę się wydawać taką fizyką kwantową, tym się jak najbardziej nie przejmuj, tutaj spokojnie pokażę Ci, jak to zrobić. Pozamykamy okna. Zobacz, tu jest taki malutki plusik. Po kliknięciu w ten właśnie plusik możesz utworzyć pin. Pin, czyli taką treść, którą przyczepiasz do swoich tablic Pinterest. I tutaj zauważ, możesz dodać wideo lub film. Oczywiście nadajesz tytuł, tak? To ty możesz nadać nazwę tego wideo. Możesz dodać tutaj link, do którego ma to wideo kierować. Możesz dodać sobie tutaj opis. A tutaj wybierasz z przestrzeni swojego dysku odpowiednie wideo. Ja tutaj, nie wiem, mogę dodać opinię dla mojej świetnej przyjaciółki, która pomaga mi w procesie pisania książki o plotki. Mogę dodać takie wideo. Zauważę, takie wideo wtedy ładuje się tutaj. Chwilkę trzeba poczekać. Dodaję mu tytuł, tak, opis, miejsce, do którego ma takie wideo kierować. I publikuję na wybranej przez siebie tablicy. Oczywiście, kiedy jestem zalogowana, tutaj automatycznie pojawiają się moje tablice i po przypięciu takie wideo trafia na mój profil. Proste, prawda? To nie jest fizyka kwantowa. Zachęcam Cię do eksperymentowania. Najgorsza rzecz, która może się stać, po prostu może się nie udać. Film może być za duży, za szeroki, za wielki, format może nie działać. To są jedyne przypadki, kiedy rzeczywiście będzie bardzo trudno przypiąć takie wideo, ale oczywiście Pinterest Cię o tym poinformuje. Więc po prostu warto eksperymentować. Nie bój się przyczepiać formatu wideo, on jest bardzo chętnie oglądany. Pomyśl też o sobie z drugiej strony. Ty też lubisz oglądać tutoriale, wyszukiwać treści, które w krótkich, zgrabnych wideo pokazują coś, z czym masz wyzwanie, problem, kłopot. Tak jak tutaj oglądasz wideo, bo nie chce Ci się przeczesywać pomocy Pinteresta, w której właściwie wszystko jest, ale trzeba rzeczywiście tam szukać, czytać i wiedzieć, jak szukać. Łatwiej Ci się ogląda takie wideo. Także pamiętaj, że przyczepianie wideo do Pinterest to bardzo fajna strategia, żeby z jednej strony nie zapomnieć jakiejś treści, na które trafiasz i chcesz je w jakikolwiek sposób zarchiwizować, ale z drugiej strony to jest to też fajny sposób, żeby kierować do Twoich treści, pokazywać Twoje prace, Twoje usługi czy działania w oparciu o rękodzieło. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzu albo zaglądaj do pozostałych wideo tutaj z serii Pinteresta. Ja też Cię zapraszam do tego, żeby zastanowić się, czy może rzeczywiście to narzędzie nie jest czymś przydatnym do promowania Twojej działalności. Jeżeli tak, to zaglądaj do opisu, znajdziesz tam dosyć ciekawe informacje i takie niedługo zbliżające się wyzwanie na temat promowania swojej twórczości, swojego działania na Pinterest. Mam nadzieję, że przyda Ci się ta informacja i do zobaczenia w kolejnych wideo.